Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Udowodnij, że iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do 16, czyli 1 razy 2 razy 3 i tak dalej aż do 16, jest podzielny przez 2 do 15. Robimy to w ten sposób. Zapisujemy 1 razy 2 razy 3 razy 4, to jest 2 do kwadratu, razy 5 to jest liczba pierwsza, zostawiamy. 6 to jest liczba złożona, 6 to jest 2 razy 3. Razy 7 zostawiamy, 8 to jest 2 do trzeciej, razy 9, 9 to jest 3 razy 3, to niech będzie 3 do kwadratu, można zostawić jako 9, razy 10, 10 to jest 2 razy 5, 11 to jest liczba pierwsza, 12 to jest 2 razy 2 razy 3, 4 razy 3, 12, 13 to jest liczba pierwsza, 14 to jest 2 razy 7, 15 to jest 3 razy 5, i 16 to jest 2 do czwartej. I teraz zobaczmy, ile tu jest dwójek. Mamy 2 razy 2 do kwadratu, razy tu jest dwójka, razy 2 do trzeciej, razy tu jest kolejna dwójka, razy 2 i razy 2. Tu mamy jeszcze razy 2 i tutaj mamy 2 do czwartej. Policzmy, ile jest tych dwójek. Mam 2 razy 2 do kwadratu, razy tutaj 2, razy 2 do trzeciej, razy tutaj 2, razy tutaj mamy 2 kwadrat, razy tu jeszcze jest jedna dwójka i razy tutaj 2 do czwartej i razy cała reszta to jest 1 razy 3 razy 5, razy tutaj 3 razy 7, razy 3 do kwadratu, razy 5, tutaj razy 11, ta reszta już nie ma takiego znaczenia. Tu jest razy 3, razy 13, razy 7 i razy 5 i razy 3. 3 razy 5 równa się. I teraz popatrzmy, co my tutaj mamy przed nawiasem. 2 razy 2 do kwadratu, 2 do trzeciej, 2 do czwartej, tutaj 2 do siódmej, bo dodajemy wykładniki. Czyli dodaję 1 plus 2, 3, plus 1, 4, plus 3, 7, plus 1, 8, plus 2, 10, plus 1, 11, plus 4, 15. Czyli mamy 2 do 15 razy cały ten nawias. No i zobaczmy, w nawiasie są liczby całkowite, a nawet liczby naturalne. 2 do 15 razy coś naturalnego, bo iloczyn liczb naturalnych jest naturalny, dzieli się przez 2 do 15, czyli mamy stąd wniosek, że jest podzielne przez 2 do 15, co kończy dowód.